A Bałtyk pokonał Powiśle Dzierżoń 2-0. Panie prezesie, o czym marzą piłkarze w Gdyni, piłkarze Bałtyku Gdynia? Znaczy, nie tylko piłkarze, ale myślę, że i kibice, i działacze marzą o wyjściu z tej niskiej ligi, w której dzisiaj gramy, no i wejściu na razie do drugiej, być może i wyższej ligi, o ile to pokazuje się. Szykuje się Tygrysi Skok, bo chcę skorzystać z połączenia Śląska-Wrocław i Groklinu i zająć jednowolne miejsce w drugiej, a może nawet w pierwszej lidze. W pierwszej kolejności będziemy starali się wykorzystać możliwości, które zarysowują się z uwagi na reorganizacji lig i rozgrywek w Polsce po tym sezonie. Natomiast o ile oczywiście udałoby się podjąć negocjacje czy ze Śląskiem Wrocławem, Wrocław czy z Groklinem, to pan prezesie, tam są potrzebne dużo większe pieniądze, tam to już nie czwarta liga, tam trzeba mieć pieniądze na udziale kilku milionów złotych, chyba że takie już macie. Już mamy od Bałtyk, no, z takiego klubu, który dołował przez wiele lat, przez ostatnie półtora roku zrobił dosyć duży krok do przodu. Dysponujemy w tej chwili ponad 160 firmami, które z nami współpracują i taki budżet drugoligowy w tej chwili już jest w Bałtyku dostępny. Panie prezesie, to może wyjaśnijmy kibicom, którzy są niezorientowani, a przyjmujemy, że tacy też nas oglądają. Bałtyk Gdynia to drużyna czwartoligowa. Dzięki reorganizacji w polskiej piłce ma szansę wejść do drugiej ligi, o ile wygra baraże. Ale pytanie, po co Gdyni dwie drużyny tak wysoko ustawione w tej hierarchii piłkarskiej, tak to nazwijmy? Jeśli Arka awansuje do ekstraklasy, a Bałtyk będzie grał w drugiej lidze, jest takie zapotrzebowanie Gdyni na piłkę? W takim razie musielibyśmy zapytać, po co w Warszawie, w innych miastach, dwie drużyny, w Poznaniu. Prowokuję pana tym pytaniem. To skąd pomysł na to, żeby Bałtyk wydźwignąć z tej niskiej klasy rozgrywkowej? Bałtyk już za dwa lata będzie obchodził swoje 80 urodziny, więc na te 80 urodziny powinniśmy najpóźniej zdążyć z powrotem wrócić do wysokiej klasy rozrywki. Jak długo pan jest prezesem Bałtyku? Półtora roku. I to w pana głowie narodził się ten pomysł, taka idea Wielkiego Bałtyku? Na powrót wielkiego. Nie tylko w mojej, jest jeszcze kilka osób, które aktywnie współdziałają w tym kierunku. Ja pamiętam, że jeszcze niedawno Bałtyk był przed pana przyjściem mocno zadłużony. Teraz słyszałem taką anegdotkę, że jest tak dobrze u was, że jak przychodzi sponsor i chce dać więcej niż 3000, to wy mówicie, nie, bierzemy tylko 3000, resztę proszę dłużyć na późniejsze czasy. To się wiąże z naszą polityką w stosunku do inwestorów czy do firm, które z nami współpracują. Na dzień dzisiejszy w tej klasie rozrywkowej niepotrzebne są pieniądze, a staramy się nauczyć i naszych tutaj działaczy i zawodników, iż na pieniądze trzeba zarobić. Ale kilku zawodników ogranych u was jest, chociażby Patalan, prawda? Dariusz Patalan. Ja pamiętam go jeszcze z gry w Bełchatowie. Teraz gra w Bałtyku Gdynia. Tak, i o dziwo przyszedł z wyższej grupy rozgrywkowej. Jest też kilku innych ogranych zawodników. Wypożyczonych bądź takich, którzy przyszli do tego, już przeszli, już wypożyczonych już w tej chwili nie ma żadnych. De facto przeszli już do Bałtyku. Natomiast Bałtyk w dużej części gra też swoimi wychowankami. I nie należy zapominać także o tym, że na dzień dzisiejszy dysponuje około 400 dziećmi i wychowankami w grupach młodzieżowych, juniorskich, które są zapleczem naturalnym Bałtyku Gdyni. A ilu kibiców przychodzi na mecze Bałtyku? A to różnie. Od kilkuset do ponad 1000 na dzień dzisiejszy, ale to też wiąże się z boiskiem, na którym gramy. Bo gracie na bocznym. Na bocznym boisku gramy do tej pory i w związku z tym ono ma też ograniczoną pojemność, w związku z powyższym niestety nie ma tych kibiców jeszcze tylu, ile byśmy chcieli. Grzegorz zaczął tę rozmowę mówiąc o tym, że możliwe jest szansa uzyskania miejsca od Śląska Wrocław albo nawiązania bliższej współpracy ze Zbigniewem Grzymałą, tak, z Groklinu, znanym zapewne kibicom piłkarskim, prezesem klubu. A jeśli ich nie będzie, to kiedy Bałtyk może być wielki bez nich? Znaczy, sukcesywnie, rok po roku, mamy nadzieję, tak. No jeśli teraz wejdziemy do drugiej ligi, za co masa kibiców Bałtyków trzyma kciuki,
no to w następnym roku powinniśmy zrobić następny krok. Pan prezesie, rozmawiał pan już z panem Grzymałą, że jeżeli nie zainwestuje we Wrocławiu pieniędzy, to zainwestuje w Gdańsk-Bałtyk? Myślę, że takie rozmowy póki bezpośrednio nie nastąpią i nie będzie ich efektu, więc nie powinny się toczyć tutaj. A z miastem, z Gdynią, rozmawiał pan z władzami miasta, mówiąc, że warto by było, żeby spojrzał łaskawszym okiem na Bałtyk i na przykład pozwoliły wam grać na głównej płycie wojska? W ostatnim czasie odbyły się tego rodzaju spotkania z przewodniczącym Rady Miasta. No, w okresie około miesiąca, także z przedstawicielem GOSiR-u. Będziemy do tego dążyć. Bałtyk wystąpił o zezwolenie na organizowanie imprez masowych, co się wiąże właśnie z możliwością gry na dużym stadionie. Natomiast będziemy te kroki sukcesywnie wykonywać. W tym momencie, kiedy zajdzie takie... Bo teraz Arka gra na głównym stadionie za darmo, wy byście musieli za to zapłacić, tak? No, myślę, że już nie tylko to jest ten problem, już Bałtyk może za to także płacić. Na dzień dzisiejszy bardziej był to problem właśnie zabezpieczenia i bezpieczeństwa kibiców. No ja jestem bardzo ciekawa, ile kibiców mogłoby przyjść na tą główną płytę wojska? Ilu kibiców ma tak naprawdę Bałtyk, prawda? Dokładnie nie wiadomo, natomiast no, jeśli Państwo pamiętacie, to przez kilka sezonów Bałtyk grał w pierwszej lidze kiedyś. No i wydaje się, że w Gdyni przychodzili kibice piłki nożnej na te mecze. Nie tylko kibice Arki i Bałtyku, a wręcz wszyscy, którzy byli tą piłką zainteresowani. I do tego rodzaju tradycji byśmy chcieli my nawiązać. Stąd też powiedzmy firmy, które z nami współpracują, są nie tylko z Gdyni, firmami z Gdyni. Są firmy z Gdańska, spoza w ogóle naszego rejonu. Tak samo i naszych kibiców po prostu mamy w innych miastach, na przykład w Lęborku, w Nowym Mieście Lubawskim, w Kartuzach. Także to są bardzo ciekawe i złożone problemy. Panie prezesie, bardzo dziękuję. My będziemy tak obserwować bacznie Bałtyk Gdynia, a na moment jeszcze wrócimy do...